Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony gamingowy Karolek95, który mam nadzieję nie dostanie demonetyzacji na kolejnym filmie, ponieważ dzisiaj zaczynamy nową serię na kanale i mam nadzieję, że wam się spodoba. Gra nazywa się Choice of Life Middle Ages, czyli gra polegająca na tym, że będziemy podejmować decyzje, które bezpośrednio wpłyną na nasze życie. Jakaż to będzie cudowna i fantastyczna przygoda, w której obowiązkowo musicie zostawić łapeczkę w górę, bo jeżeli nie pojawi się 5000 polubień pod tą grą, a jest zarąbista, zaufajcie mi, jest gra petardziksowa, no to nie pojawi się kolejny odcinek. No wstępnie nagram jeden, zobaczę, czy dobrze się przyjmie, a później zobaczymy. W każdym razie podejmowanie decyzji, kluczowych decyzji, które sprecyzują to, jakim będziemy człowiekiem, czy będziemy zbirem, bandziorkiem, nie z tego z chłopaków do wzięcia, tylko wiecie, po prostu bandziorem, czy raczej będziemy pomagać ludziom. Przepiękne, wspaniałe, zostaw łapkę, oglądaj. Cóż mogę powiedzieć więcej? Zapraszam. Graj. Zagraj oczywiście. Dawno temu w odległym królestwie stara chłopka pracowała w polu. No i dobra, coś tam sobie orała dalej. Kopie w ziemi, aż znajduje fiolkę ozdobioną literami. Dalej. O, fiolka urzeka ją swoim pięknem. Chłopak podziwia fiolkę, przekręca ją w dłoniach i przypadkowo ją otwiera. O nie, co było w środku? Rodzisz się. Kuźwa, z fiolki? No nie żartuj ty. Leż w ciszy, płacz w kołysce. Jeszcze dobrze nie wyszedłem, już mam takie decyzje. Dobra, urodziłeś się w średniowiecznej rodzinie chłopskiej. Masz 11 braci i sióstr. 22 osoby? To jest jakieś 11500 plus. W sensie w tamtych czasach tego nie było. Ale tak by to wyglądało. Co zrobisz, by inni zwrócili na ciebie uwagę? Płacz w kołysce, trzeba, musi być głośno. Twoja mama bierze cię w ramiona i karmi piersią. Normalnie dyda ci przykłada i jesteś przynajmniej niegłodny. Ten rok okazał się zły dla zbirów. Dzieci dostają bardzo mało jedzenia. Bij się z bratem o jedzenie, zjedz tylko swoją porcję. Nie no, swoją porcję, nie będziemy innym jedzenia zabierać, tylko to, co dostajemy, to jest jakby nasze, oczywiście. Nie masz wystarczająco dużo jedzenia, aby urosnąć. O nie, o nie! Zabrali nam serduszko. Ja mam jeszcze... Spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje. Budzisz się w nocy przez szum za oknem. Nagle pomarszczona ręka sięga i zaczyna dotykać łóżka. Módl się w kącie, schowaj się. Schowaj się, ty! Ręka chwyta twojego brata i nagle znika, wycofując się przez okno. To w średniowieczu tak to działało? Że jakieś potwory spod łóżka normalnie zabierały twoich braci? No nie, trochę podrosłeś. Jesteś teraz wystarczająco duży, by pracować. Twoi rodzice wysyłają cię do pomocy w terenie z innymi dziećmi. Pracuj, oczywiście. Pracujesz z taką starannością i oddaniem, że psujesz pług. Ojciec jest wściekły i bije cię z takim zapałem, że tracisz przytomność. To już? Czekaj, głos. Żywa dusza! Po raz pierwszy od tylu lat. Kto to... Gdzie ja jestem? Jesteśmy w limbo. To gdzieś pomiędzy niebem a piekłem. Co? Wiesz, mogę przywrócić cię do życia, ale tylko jeśli zgodzisz się mi pomóc. Przywróć mnie do życia, chcę żyć! Dobrze, dobrze, ale ty też musisz mi pomóc. W sensie, no, pomóżmy sobie nawzajem. Moje ciało jest w królewskim skarbcu. Pomóż mi je znaleźć, kiedy się odrodzisz. Zgoda! Duch prowadzi cię w stronę światła. O, rodzę się normalnie. A, odblokowano osiągnięcie odrodzenie. Normalnie, czyli jeszcze raz się rodzimy w średniowiecznej chłopskiej rodzinie? Masz szczęście, że przeżyłeś, ale na jak długo? W końcu masz 11 braci i sióstr, to jakieś 11 tysięcy z 500 plus. To dużo ludzi do wykarmienia, czołgaj się, leż w ciszy. A obierzmy drugą taktykę, poleżmy spokojnie w ciszy. Twoja mama zabiera się do karmienia piersią i uwagę przykuwa znamie odwróconej ósemki. Nieskończoności, ona już wie. O mój Boże, żeby się tylko nie dowiedziała, że jesteśmy jakimś dziełem diabła szatana, który zesłał nas z powrotem na ziemię. Jesteś ciekawskim dzieckiem. Chcesz czołgać się po domu i gryźć wszystko. Ale to niebezpieczne. Nawet stopy braciom? Ludzie nie zwracają na ciebie uwagi i nie patrzą pod nogi. Usiądźmy w rogu. Nie róbmy dramatu. Siedzisz w kącie i nic nie robisz. Nie uczysz się niczego nowego. Taki analfabetyzm trochę popadamy. Myślisz o swojej przyszłości. Czas nauczyć się nowej umiejętności. Naucz się mówić, naucz się chodzić. Nie mów. Milczenie jest złote. Po prostu nauczmy się chodzić. Gratulacje. Teraz możesz umrzeć na wiele nowych sposobów. No nie wiem, czy to było dobre, czy to była dobra decyzja, no ale zobaczmy oczywiście. Podczas spacerów w pobliżu domu spotkasz bezpańskiego psa. Podejdź bliżej, nie ruszaj się. Nie ruszajmy się. O, stoicie i patrzycie na siebie. Miesiąc później pies poddaje się i odchodzi. Miesiąc później? Czy ja przez miesiąc stałem i patrzyłem na psa, ale miałem już umiejętność chodzenia. Mogłem wykorzystać nogi do ucieczki. Dobra, straciłem serduszko. Ojciec przyłapał cię i wysłał do pracy w polu, ale jesteś zbyt leniwy, żeby orać.
Pociągnij konia za ogon, jedź pługiem. To jest podchwytliwe, prawda? Jak pojadę pługiem, to znowu go zepsuję, ale spróbujmy. Orałeś cały dzień. Nie podoba ci się myśl, że musisz tak pracować przez całe życie. Czyli chcesz być kimś więcej. O, podczas pracy w polu wpadasz w nastolatka chowającego się w krzakach. Zawołaj dorosłych, dowiedz się, kto to jest. Nastolatek w krzakach? Sprawdźmy to. O, otrzymałem grosz! Bosy nastolatek wręcza ci oznaczoną monetę i prosi o jej zatrzymanie. W szczególności prosi cię, abyś jej nie rozdawał. No pewnie, że zachowam ją dla ciebie, przyda się, jak później będę sobie chciał coś kupić. Na przykład bochen chleba jeden, albo coś tam innego. Twoje leniwe krowy wyszły na pole hrabiego. Czuję się trochę, jakbym grał, wiecie w co? W Swords and Sandals, tylko wersja fabularna, nie? Że zostajemy największym gladiatorem danego królestwa, nieważne. Twoje leniwe krowy weszły na pole hrabiego. Niech się błąkają. Przestrasz krowę kijem, aby wróciła do domu. Oczywiście. O nie! Nie! Krowy niechętnie słuchają i wracają jednocześnie miażdżąc się. Ale przynajmniej nie przeszkadzałeś hrabiemu. No, mogłem dać mu znać po prostu i wyszedłbym na tym lepiej. Hrabia wysłał twojego ojca na wojnę. Nie będzie go przez kilka lat. Bez niego dom popada w ruinę. Nie masz możliwości opłacenia czynszu. Idź tam, gdzie cię nogi poniosą. Przejdź się przez wioskę. No nie opłaca czynszu, jak będę chodził przez wioskę. Dobra, idziemy do pracy. Oczy patrzą w stronę karczmy. Dobra, czyli będziemy pracować w pobliskiej rozlewni piwa. Wieczorem kończysz na brzegu rzeki. Widzisz zgarbioną sylwetkę poruszającą się po mulistych kamieniach. Zawołaj strażników, podejdź bliżej. Może to jakiś mędrzec, któremu dam tego grosza i on mi da coś i... To potwór! Ożywione zwłoki topielca! Co ty pieprzysz, mordo? Ja jestem z 22-osobowej rodziny 11K na 500+. Nic mi nie mogło grozić. Odwracasz się do biegu, ale zanim zdążysz się ruszyć, czujesz ostry ból zgniłych pazurów wbijających ci się w plecy. Zielone karty pokazują oczywisty efekt. Niebieskie karty mogą mieć różne rezultaty. Oczywisty efekt, a te mogą mieć różne rezultaty. Dobra, a wybierajmy zielone karty. Poleżmy w ciszy. Ósemka. Usiądźmy w rogu. Nauczmy się chodzić, czyli wszystko po kolei. Podejdź bliżej. A, bezpański pies. A podejdźmy bliżej do niego. Bliska widzisz, że to brudne dziecko na czworaka! Masz teraz przyjaciela! Co się dzieje? Bo jakbym nic nie robił, to minąłby miesiąc i on zabrałby mi serduszko. Więc, no, wiemy, że to było czołgające się dziecko brudne i mamy teraz przyjaciela. No, jakby nie patrzeć na średniowieczne czasy, to więcej mord do wykarmienia. To nie jest dobrze, chociaż o czym ja mówię, jak ja miałem 22 rodzeństwa. Ty i twój przyjaciel organizujecie improwizowany turniej rycerski. Którą broń weźmiesz? Łuk i strzały! Normalnie, uświadamiasz, że jesteś dobrym strzelcem. Gdy trafisz przyjaciela w oko, nie masz już przyjaciela. Co? Dlaczego? To był mój ziomek na czterech łapach, czołgający się. O nie, no chyba tak miało być. Serduszka nie straciłem. Jedź pługiem. Oczywiście, że pojedziemy pługiem. Cały dzień, nie podoba mi się to życie. Dowiedzmy się, kim jest. On nam dał grosz. Jeszcze raz, bosy nastolatek. Twoje leniwe krowy wyszły na pole hrabiego. Tutaj powinienem je przestraszyć, ale niech się błąka. Może nie stracimy serduszka. Dobrze. Hrabia nakłada na twoją rodzinę wysoką grzywnę. Twój ojciec jest prawie bankrutem. Dobrych decyzji, jak widać, tutaj nie ma. Więc może i zbankrutowaliśmy. Przejdźmy się przez wioskę, nie będę ryzykował, bo pójście do karczmy jest dobrą decyzją. No, wysłali go na wojnę, oczy patrzą w stronę karczmy. Mogę pójść do karczmy i teraz. Twoja rodzina nie może płacić kościelnej dziesięciny. Musisz odpracować dług. Pomóżmy w młynie albo uprawiaj ziemię na polach kościoła. Szczerze, nie chcieliśmy przez całe życie pracować na polu, więc może pomóżmy w młynie. Może będziemy wypiekać chleby i będzie ciekawie. Praca była ciężka, ale spłaciłeś dług. Jednym dniem pracy w młynie? Cały dług? Rewelacja. Docierasz do starej gospody. Wewnątrz jest brudno. Karczmarz patrzy na ciebie pytająco. Słabo oświetlonego pokoju. Zapytaj o pracę, zamów gulasz. Podejrzewam, że jak zamówię gulasz w brudnej knajpie, w brudnej restauracji, to niestety skończy się tym, że się zatruje. Więc zapytamy o pracę. I może akurat karczmarz woła go? Masz rozmowę kwalifikacyjną. Kuźwa, nie wziąłem CV. Przecież w CV nie napisze, że mam 22 rodzeństwa. Karczmarz wskazuje na ogromny, brudny kocioł na środku kuchni. Trzeba go wyczyścić. Starannie wyszoruj kocioł, wlej do niego wodę i módl się. Co to da? Rozmiękczy najwyżej cały brud, a później i tak go trzeba wytrzeć. Więc szorujmy kocioł. O nie. Rozcinasz sobie ręce! Dobrze, że się niczym nie zaraziłeś. Jakimś tyfusem, tężyczką, różyczką czy czymś innym. Kocioł nadal jest brudny. Zeskrob kocioł. Brud zaczyna znikać. Karczmarz lubi czysty kociołek i zabierać cię do pracy. To kuźwa nie była praca? Co to była rozmowa kwalifikacyjna polegająca na czyszczeniu kotła? No wiesz pan co? W karczmie gromadzi się wielu gości. Nagle słyszysz wołanie. Odwracasz się, by zobaczyć tajemniczego nieznajomego. Jesteś pewien, że nigdy wcześniej go nie spotkałeś. A podejdźmy z ciekawości.
Idziesz do stołu, przy którym siedzi nieznajomy. Kaptur częściowo zakrywa jego twarz. Prosi, abyś z nim usiadł. Normalnie siadamy. Widzę kolego, najemnik mówi, widzę kolego, że jesteś młody i wystarczająco silny. Mam dla ciebie pracę. Odejdź od stołu, dowiedz się, co się dzieje. Najemnik w kapturze, co byście zrobili? Odeszli od stołu. On mnie będzie chciał okraść z mojego grosza, kuźwa. No dobra, dowiedzmy się, co się dzieje. Próbujesz dowiedzieć się, co chce, żebyś zrobił. Wygląda na to, że zadajesz właściwie pytania. Najemnik. Mieszkańcy skarżą się na dziwne dźwięki dochodzące z pobliskiej jaskini. Zostałem wynajęty, aby dowiedzieć się, co powoduje hałas. Ale chodzenie samemu jest niebezpieczne. Jak mogę pomóc? Potrzebuję broni. Daj mi kuszę, bo z kuszy dobrze strzelam. Oczywiście, mam coś. Wybierz miecz i tarczę, wybierz lutnię. Wybrałem lutnię przypadkiem, naciskając Enter na numerycznej klawiaturze. Ale przypał! Czy liter... tak miało chyba być. To jest przeznaczenie, czyli z lutnią pójdę grać do jaskini. Grosza daj Wiedźminowi. Zobaczcie, jakie ciekawe nawiązanie. Lutnia i grosz. No dobra, najemnik wyjmuje torbę, możesz wybrać miecz i tarczę lub lutnię. Teraz na pewno nie umrzesz z nudów. A jeśli uderzysz kogoś lutnią, to na pewno go zaboli. No jest źle. Ach, wychodzisz... Znowu coś wybrałem przypadkiem. Muszę poprawić mikrofon. Karol, ogarnij się. Wychodzisz z karczmy, idziesz przez las. Wkrótce mijasz jaskinię. Najemnik wchodzi pierwszy i ledwo udaje mu się uniknąć kuli ognia, która leci w jego kierunku. Jak najszybciej wbiegasz do jaskini. Kiedy patrzysz w górę, widzisz stojącego przed tobą czarnoksiężnika, szepczącego zaklęcie. Powiedz dzień dobry, będzie głupie, ale uderzmy go lutnią. O nie. Usunięto lutnię, ale co zaskakujące, to działa. Czarnoksiężnik leży oszołomiony. Struny mu się powbijały w mordę i teraz ma problem. Nie masz nawet szansy zagrać na lutni. Szkoda, nie wyrobimy sobie kolejnej cechy. Niesamowita gra. W jaskini znajduje się stół alchemiczny oraz mapa wioski. Wygląda na to, że czarnoksiężnik szukał czegoś w twojej okolicy. Czy przeszukiwać jaskinię? Obawiam się, że w jaskini może być... A co to znaczy iść po nagrodę? A przeszukam jaskinię. Otrzymano przedmiot. Tajemniczy grzyb. Przeznaczenia. Na stole leżały rysunki fiolek i niezrozumiałe teksty. Jedyne, co przykuwa twoją uwagę, to tajemniczy grzyb. Oczywiście bierzemy go ze sobą, on prawdopodobnie przyda się później. Wieśniacy są zachwyceni, że złapali czarnoksiężnika. Hojnie nagradzają najemnika. Czy nie nadszedł czas, aby poznać jego imię? Zapytaj najemnika o twoją działkę. No nie, on powie, że wiesz. To moja zasługa, oczywiście, że moja. Najemnik jest wściekły. I co z tego? Taka jest prawda. To ja jestem, wiesz. Najemnik wyzywa cię na pojedynek. O kuźwa. Zgódź się, odmów. Odmówię. Odchodzisz pośród pochwykiwania tłumu, jesteś uważany za tchórza. O nie! Mogłem z nim zawalczyć. Głos, pamiętasz naszą umowę? Jak dostanę się do skarbca? Tak. Umowa polegała na tym, że mamy znaleźć jakieś tam ciało. No dobra, pamiętam umowę. Więc musisz iść do miasta. Czas na pójście do miasta. I może jakbym poszedł jako bohater do miasta, to sytuacja wyglądałaby lepiej i byłaby lepsza. Wchodzisz do domu kowala. Zgodzi się cię przyjąć, jeśli zdasz jego test. Teorię wybierz. Kowal zadaje ci pytanie. Kiedy należy uderzać w żelazo? Jak jest gorące? Oczywiście, że tak. Prawda! Mówi do ciebie. Jaka jest temperatura topnienia żelaza? No nie no, żelazo też na pewno topnieje. No powiedzmy, że 1538 stopni. Tysiąc czego? Jakich stopni? O kuźwa, nie zdałem praktyki. Teraz pytanie o historię. Który ze starożytnych bogów był kowalem? Oczywiście, że Hefajstos. Jeden z najbrzydszych, oczywiście, mitologicznie bogów, który kuł w żelazie. No oczywiście Hefajstos. Prawda? Oczywiście, że prawda. Odblokowane osiągnięcie kowal. Kowal przyjmuje cię jako ucznia. Okazuje się, że pozostali kandydaci w ogóle nie byli dobrzy. Mapa, następny rozdział. A pokaż mi mapę. Czy chcielibyśmy wrócić jeszcze do mapy i zagrać jeszcze raz w tę samą historię? A może spróbujmy następnego rozdziału? Pracowałeś u kowala przez rok i wiele się przez ten czas nauczyłeś. Weź poważne zamówienie. Prosisz kowala o poważniejsze zlecenie. Będziemy coś wykuwać, na pewno. Rycerz zamawia miecz 1,5-ręczny. Kowal powierza ci to zadanie. Weź młot. Jesteś pewny swojej wiedzy i gotowy do startu? Oczywiście, że tak. Lecimy. Rozgrzałeś żelazny półfabrykat. Jak ukształtuje ostrze? Czekaj! Jaki to miał być miecz? Na krawędziach to nie. Uderzaj na całej długości. Otrzymano przedmiot stabilne ostrze. Otrzymujesz jednolite ostrze? Czas zahartować ostrze w wodzie. Czy wiesz, jak to zrobić? Kuźwa, skąd mam wiedzieć? Mogłem zadać pytania jeszcze. Zanurz całe ostrze. Zahartować to zanurzmy tylko trochę. O nie! Niskiej jakości miecz. Powoli opuszczasz ostrze do wody, trzeszczy, woda syczy, paruje. To jest praca mistrza. Owijasz swoje arcydzieło w tkaninę i jesteś gotowy do sfinalizowania zamówienia. Powiedz kowalowi, że zamówienie gotowe, powiedz kowalowi, że zniszczyłeś zamówienie. Zniszczyłem. Kowal chwali cię za twoją uczciwość, chociaż miecz trzeba przekuć.
a ty zostajesz bez wypłaty. Kuźwa, nie dostałem hajsu. Biznes w kuźni idzie dobrze. Otrzymujesz zamówienia na broń, zbroję, podkowy i narzędzia. Zatrudniłeś księgowego. Ja jestem typem, który wykuwa żelazo, który miał 22 rodzeństwa i 11,5 koła z 500+. Na co mi księgowy? Uzyskaj przepustkę, aby móc wejść do miasta. Spróbujmy. Kowal po 5 latach pracy da ci przepustkę do miasta. 5 lat? Boże, to bardzo długo. Na twoich oczach chłopi otaczają kobietę, oskarżają ją o czary. Odwróćmy uwagę chłopów, może już nie będziemy tchórzami. Kobiecie udaje się uciec, wkrótce odnajduje cię i daje ci posmakować eliksiru. W dowód swojej wdzięczności. Kuźwa, nie chcę wiedzieć, jaki to był eliksir, ale dał mi trochę więcej życia. A dobrze wiemy, co wzmacnia życie. No, gdy jesteś w wiosce, widzisz dom unoszący się w powietrzu. Kiedy wrócisz, zobaczysz, że kuźnia płonie. Ludzie gromadzą się wokół, ale kowala nigdzie nie widać. Wygląda na to, że kowal wciąż jest w środku. Ucieknij do środka, to byłaby głupota, bo stracimy serce, ale zawołajmy pomoc. Ogień ugaszony, a kuźnia nie została uszkodzona, ale kowala nie udało się uratować. Po 5 latach miał mi dać kuźwa przepustkę do miasta. Niedobrze. No co, odwiedza cię duch kowala. Wyskocz przez okno, głupota. Dowiedz się, czego potrzebuje. Drżąc ze strachu pytasz, czego chce duch. Duch milczy. Po chwili oddala się w rogu pokoju, gdzie zebrałeś wszystkie rzeczy kowala. Przeszukaj. Zaczynasz gorączkowo przeszukiwać rzeczy, czując na sobie spojrzenie ducha. Przeszukujesz rzeczy kowala i znajdujesz coś, co wygląda na list. Przy bliższym przyjrzeniu się zdajesz sobie sprawę, że to testament kowala. Duch kiwa głową za prowatą. Weź miech. Żebyśmy co, spalić więcej kuźni? Nie no, znajdźmy adresata. Oczywiście, że tak. Obiecujesz duchowi, że znajdziesz adresata. Po zapytaniu miejscowych znajdujesz adresata. Porozmawiajmy z nim. Czy znał w ogóle kowala? Nie, od razu damy mu cały meldunek? Majątek. Młody człowiek nie zna kowala, chociaż jest do niego bardzo podobny. Dajesz mu list i wracasz do kuźni. O kuźwa. Duch powraca następnej nocy. Informujesz go, że spełniłeś jego wolę. Bądź cicho. Zapytaj o nagrodę. Duch robi poważną minę i podlatuje do drzwi. Zdajesz sobie sprawę, że musisz iść. Wpuści mnie do miasta. Chyba. I nie po 5 latach. Zostajesz bez niczego. Przejdź się przez wioskę, myśl o życiu, myśl o życiu. Siedzisz cały dzień na skraju wioski, patrząc na las, myślisz o życiu. Gdy robi się ciemniej, zauważasz dziwne światła przebijające się przez drzewa. Zarąbiste. Zza krzaków widać wielki ogień, wokół którego tańczą satyrowie. Jesteś zamrożony w strachu. Biegnij! Odwracasz się, ale jeden satyr już stoi za tobą, szczerząc zęby. No nie, nie zjedzą mnie. Satyrowie okradli cię ze wszystkiego, co miałeś, a potem wciągnęli w głąb lasu. Bądź cicho. Jesteś zadziwiająco spokojny w tej sytuacji. Nie są zdziwieni? Przed tobą pojawia się leśna wiedźma. Jej sukienka emanuje tajemniczym światłem, a jej włosy kołyszą się bez wiatru. Zauważa na twojej dłoni odwróconą cyfrę 8. Powiedz dzień dobry. Sparaliżowany strachem, twoja jedyna myśl to zrobić ukłon. Ukłon się. Wiedźmie, jest dobrze. Leśna wiedźma. Żaden ze śmiertelników, którzy mnie widzieli, nie przeżył. Ale widzę, że ty nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem. Słuchaj. Słuchasz oczarowany. Pozwolę ci odejść, a nawet ci pomogę, ale najpierw musisz zajrzeć do wiru. Wir? Co to za świr? Wir pokazuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Widzisz wioskę, swój dom, dzieci na polu i karczmę. Wygląda jak obrazy z twojej przeszłości. Patrz. Patrzysz dalej. Widzisz teraz miasto w ogniu. Chochliki tańczą wokół ruin spalonych wiejskich domów. O nie, to mój dom? Patrz dalej, trudno. Wir nie pokazuje ci niczego więcej. Leśna wiedźma, możesz dowiedzieć się więcej. Mów, kiedy nadejdzie czas, sam wszystko zrozumiesz. Po słowach wiedźmy przybiegają satyrowie, śmiejąc się. Jeden daje ci klucz. Do czego jest ten klucz? Stary, duży klucz. To klucz do kanałów prowadzących do miasta. Musisz tam iść, prawda? O! Pamiętaj, że kanały są pełne niebezpieczeństw. Aby wyjść z tego żywy, skręć tylko 3 razy. W prawo, w lewo i znowu w prawo. Prawo, lewo, prawo. Podziękuj. Prawo, lewo, prawo. Chcesz podziękować wiedźmie, ale satyry wciągają cię do lasu i uciekają. Dobra, po kilku godzinach wędrówki zauważasz, że gęsta warstwa drzew zaczęła się przerzedzać. Przyspiesz. Z radością odnowiłeś energię. Biegnąc, kuźwa, niesamowite! Wychodzisz z lasu, a przed tobą pojawia się mur miejski. Niedaleko znajduje się krata prowadząca do kanałów. Ja wziąłem lewo. Czy to miało być prawo, lewo, prawo? Wejdźmy do kanałów. Odkrywasz kawałek koszuli i owijasz go wokół gałęzi. Pochodnia jest gotowa. O! Idziesz do kanałów i otwierasz je dużym kluczem. Przed tobą kilka przejść. To jest ciekawe, co się wydarzy. Zacznijmy od strony prawej. Skręcasz prawo i idziesz dalej tunelem. Idziesz krętymi kanałami, obserwując, jak wokół ciebie biegają szczury. Teraz w lewo. Dochodzisz do rozwidlenia dróg. Przejście jest stosunkowo czyste, a ty spokojnie idziesz kolejne 100 metrów. Zaczęło ci być niedobrze od gęstego smrodu ściekowego. Przed tobą kolejne rozwidlenie. W prawo. Czy dojdziemy do miasta? Przejście jest czyste i kontynuujesz swoją drogę. Idziesz kolejne 100 metrów i widzisz. Odblokowane osiągnięcie żebrak. Co? Idziesz kolejne 100 metrów i widzisz światło na końcu tunelu. Otwierasz drugą kratę i znajdujesz się w mieście. Jesteś ubrany w szmaty i nie masz ani grosza w kieszeni. O kurde, i teoretycznie moglibyśmy powtórzyć całą historię od początku. Przez kowala, tu nas to się minęło. Wow! Wow, no następny rozdział na pewno będzie bardzo ciekawy.
A to, co wydarzy się dalej, zależy tylko i wyłącznie od was i być może będziecie chcieli zobaczyć kolejny odcinek naszego gościa, który podróżuje. Nawet go nie nazwaliśmy, także jakbyście chcieli go nazwać jakoś, żebym wykorzystywał to w następnych odcinkach. Wiecie, o co chodzi. On ma 11 braci, 11 sióstr, także jest z wielodzietnej rodziny. No to jedyne, co musicie zrobić, zostawić łapeczkę w górę. 5000 polubień i od razu pojawi się kolejny odcinek z tej wspaniałej gry, w której decydujemy, co się wydarzy. Oczywiście gra jest średniowieczna, ale wybory to jest coś, co zawsze na tym kanale sprawdzało się dobrze. Także jeżeli chcielibyście tylko więcej, wiecie, co robić. Zostawcie hashtag decyzja, możecie go nazwać. No i to tyle. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach na demonetyzowanym kanale Karolka. Mistrzowski Okieć. Odcinki od poniedziałku do piątku o 15 i w weekendy o 10. Nara!